kwestia VAT-owska. Rolnicy nieustannie co roku pytają o to, jak rozdzielić licznik w gospodarstwie rolnym na typową działalność rolniczą i na działalność domową. Czy ryczałtem i w jaki sposób to formalnie załatwić do urzędu? Znaczy, generalnie jest dążenie do tego, żeby w sposób jednoznaczny identyfikować wydatek opatowany, podatek należny, czyli ideałem jest zainstalowanie odrębnych liczników do wody, do prądu, do gazu. Natomiast w praktyce są kłopoty czasem techniczne i ustawa o VAT dopuszcza stosowanie rozdzielenia VAT-u naliczonego na fakturach pocztowych na tę część, która jest związana ze sprzedażą opodatkowaną i na nieopodatkowaną. Może to być przyjęte według jakiegoś klucza. Ten klucz musi mieć jakieś uzasadnienie dające się po prostu w jakiś sposób udokumentować. Przykładowo na przykład dostajemy faktury na prąd i stosujemy klucz na przykład 50 na 50, czyli 50% VAT-u odliczamy w ciężar podatku należnego, czyli pomniejszamy go sobie po stronie gospodarstwa, a drugą część zostawiamy w sferze gospodarstwa osobistego, czyli jest to ta część nieodliczalna. Natomiast trzeba wyraźnie powiedzieć, że na fakturach takich nie mamy faktycznie identyfikacji często podatnika, bo umowa na przykład na energię elektryczną często jest zawierana z osobą fizyczną, gdzieś tam historycznie przed laty. Tam nie ma często NIP-u, jest PESEL. PESEL oczywiście też jest rodzajem identyfikacji podatkowej i zawsze występuje ten element takiej wątpliwości, czy to akurat jest ten podatnik, czy nie. I tu trzeba dbać właśnie o to, żeby na przykład jeżeli podatnik jest Jan Kowalski w gospodarstwie, z podatnikiem VAT-u, to idealnie byłoby, żeby na przykład Jan Kowalski był też na tej fakturze, co prawda nie fakturze adresowanej na tego podatnika, ale żeby dało się powiązać to podmiotowo. Ale tu jest jeszcze druga kwestia taryf, tak? Oczywiście przy każdej próbie na przykład zainstalowania licznika w gospodarstwie tylko dla gospodarstwa, natychmiast dostajemy propozycję nie do odrzucenia przejścia z taryfy G na taryfę C, co się wiąże automatycznie z innymi stawkami opłat licznikowych, opłat za przesył energii, a nawet opłat taryfowych za samą energię. Czyli generalnie trzeba rozważać. To trzeba rozważać i słuchać swojego urzędu skarbowego, czy Urząd Skarbowy to po prostu akceptuje rozwiązania takie doraźne, bo to rozwiązanie przy pomocy klucza podziałowego jest rozwiązaniem doraźnym, ale akceptowalnym, czy też nie. Czyli generalnie wszystko trzeba ważyć z ołówkiem. O tych sprawach VAT-owskich, o meandrach piszemy na bieżąco w Top Agrar Polska i w Top Agrosze w Premium.